Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No i jednak zdecydowałem się nagrać taki dosyć krótki, prawdopodobnie film, jeżeli chodzi o Wyspę Beznadziei. Będzie to dogrywka, która będzie dotyczyła oczywiście tego nowego bossa, czyli bagiennego skorumpowanego, który jest według mnie dosyć ciężkim bossem i trzeba mieć bardzo konkretne postacie. Także od razu na samym wstępie uprzedzam, że na tym filmie nie dowiecie się, jak zrobić te 2 miliardy, nie używając topowych postaci, które są tutaj polecane. Ja nie byłem w stanie tego zrobić, na tym filmie podam wam 2 czy 3 drużyny, którymi powinniście być w stanie zrobić 600 milionów, co pozwoli wam na odebranie wszystkich nagród oprócz tej jednej ostatniej za 2 miliardy. Oczywiście w komentarzach będziecie mogli wrzucać swoje drużyny, żeby pomóc innym graczom, ale tak jak mówię, trzeba mieć bardzo konkretne postacie, żeby tutaj uciukać te 2 miliardy. Także nie będziemy się przekopywali przez wszystkie tutaj podpunkty, tylko ten jeden jest dosyć ważny według mnie. Polowanie podzielone jest na 3 etapy, z których każdy trwa 4 dni. Wejście do kolejnego etapu pozwoli graczom na wysłanie większej liczby bohaterów do walki z bagiennym skorumpowanym. Pierwszy etap to 1 drużyna, drugi etap to 2 drużyny, trzeci etap to 3 drużyny, co w tym przypadku jest według mnie słabiutkie, bo im dalej tym będzie gorzej, zwłaszcza jeżeli nie macie tej jednej podstawowej drużyny. Także mamy tutaj zadania etapu, musimy zrobić daną ilość obrażeń, żeby zyskać konkretne przypisane do tych obrażeń nagrody. No i mamy łącznie 1800 diamentów i 6 skrzyneczek. W tych skrzyneczkach są monety POE, magiczne esencje, okruchy rdzenia żywiołów, czerwone skrzynki i przynęty. No i to się będzie resetowało, czyli będziemy mogli w sumie odebrać te nagrody 3-krotnie. Jednak 2 miliardy są dosyć trudne do zrobienia. Globalne zadania to po prostu musimy tak na dobrą sprawę pokonać tego bossa. Za 20% obrażeń globalnych, 40, 60, 80, no i za pokonanie łącznie 3000 diamentów, ale to się na pewno uda, bo te wszystkie wieloryby i tak dalej będą po prostu tutaj z nami, więc to na pewno zrobimy, te globalne zadania możecie być pewni, że wszyscy ukończymy. Problem jest tutaj, nie? Bo trzeba zrobić 600 milionów i później jest bardzo duży przeskok, nagle na 2 miliardy, no i jeżeli chodzi o drużyny, to taka topowa drużyna, która przewija się praktycznie wszędzie. Tutaj mamy pierwsze 200 miejsc pokazanych, możemy sobie podglądać, jakich drużyn używali. No i praktycznie wszędzie jest ta sama drużyna, czyli tak jak widać, przebudzony Baden, Scarlet, Bliźniaki, przebudzona Solis, no i Nevanti. No i pewnie wiecie, co tutaj jest problematyczne. Przebudzonego Badena dostaniemy, ale nie każdy ma Nevanti i to zrobioną na konkretny poziom. Nie każdy ma przebudzoną Solis, tym bardziej zrobioną na konkretny poziom. 3 pierwsze postacie, no to myślę, że są dosyć łatwe do ogarnięcia, bo Scarlet powinien robić każdy, przebudzony Baden jest za darmo, Bliźniaki też gdzieś są tam polecane zawsze do robienia. I 2 ostatnie postacie są nie dość, że dosyć nowe, to jedna z nich jest bardzo trudna do zrobienia. Tutaj gościu miał na przykład peta na 25 poziomie. I taka ciekawostka, jeżeli zjedziemy sobie niżej, dużo niżej, poniżej tych 2 miliardów powiedzmy, no dalej, o tutaj, to mamy tutaj takiego na przykład gościa, ja sobie go zaobserwuję specjalnie, cyk, i mimo że on miał wszystkie postacie, mało tego, dosyć mocno ulepszone, bo tak jak widać wszystkie te postacie mają 30 poziom przedmiotu sygnowanego, większość z nich ma porobiony grawerunek i to dosyć mocno, bo na ponad 60 poziom. No i taki gościu nie był w stanie zrobić tych obrażeń. 159 poziom drzewka, pecik 11 poziom. Zobaczymy sobie jeszcze kogoś, tutaj na przykład wcześniej zaobserwowałem, tak samo tutaj. Wszystko ulepszone, 60 poziom grawerunku na wszystkich postaciach oprócz tego przebudzonego Badena, 10 poziom peta, 171 poziom drzewka. Wszystko polepszane, wszystko porobione, no i nawet taka osoba nie dała rady zrobić tych 2 miliardów. No i teraz pytanie, jak ma zrobić te 2 miliardy ktoś, kto nie ma tych postaci? No, nie będzie to łatwe, na pewno, nie? No dobra, zanim przejdziemy jeszcze do drużyn, po wejściu w ranking mamy coś takiego jak merit tutaj. I mamy tutaj oczywiście skrzynię szczęścia. Jeżeli będziecie w top 500, to wasza gildia dostanie diamenty do podziału, no ale to będzie w tym przypadku mega trudne. No i tak samo tutaj mamy ramki za pierwsze 1-20 miejsc, 21 100 miejsc i 101 do 500 miejsca również będzie taka troszkę gorsza ramka powiedzmy. No i dobra, jak to wyglądało przede wszystkim u mnie? Ja nie byłem w stanie zrobić 2 miliardów, bo nie mam oczywiście ani Nevanti, ani przebudzonej wersji Solis. Na konkretnych poziomach w ogóle nie mam ich zrobionych, nawet na jakiś optymalny poziom, a gdzie tutaj wykoksowanych jak niektórzy. Ja byłem w stanie zrobić te 600 milionów tak naprawdę 2 drużynami. Tutaj powiedzmy, że się zbliżałem,
ale to była ta sama drużyna, którą zrobiłem później. Po kilku próbach. To jest pierwsza drużyna, którą udało mi się zrobić, ale może pokażę te wyższe obrażenia. Czyli miałem tutaj przebudzoną wersję Badena, którą dostałem za darmo. Scarlet, 60 poziom grawerunku, 30 poziom przedmiotu sygnowanego. Bliźniaki, Merlin, tak jak widać ulepszeni raczej nie za mocno. Ja robiłem to z trawiastą kulą, bo nie mam skrzydła tego lwa na poziomie 6. Skrzydlaty lew tutaj jest prawdopodobnie najlepszą bestią, której można użyć. Więc jeżeli macie go zrobionego na troszkę wyższy poziom, to polecam skrzydlatego lwa. Dobrym zamiennikiem będzie na pewno trawiasta kula. Druga drużyna, którą udało mi się zrobić, to wersja z Helusem. Tutaj byłem blisko, ale się nie udało, za drugą próbą się udało. Także drużyna dokładnie taka sama jak poprzednia, tylko że dodałem Helusa na poziomie, tak jak widać, mitycznym plus, czyli nie ma poziomu wzniosłego, nie ma mebli, więc nie jest jakoś bardzo mocno wykoksowany, ale mimo wszystko udało mi się zrobić te obrażenia. Mam tutaj jeszcze jedną walkę, więc mogę spróbować taką samą drużyną. Być może poprawię swój wynik. Próbowałem to robić ze skrzydlatym lwem na poziomie 5 i osiągałem dużo gorsze wyniki. A tak jak widać, teraz się nie udało. Także według mnie ten bagienny skorumpowany jest wkurzającym bossem, bo trzeba bardzo, bardzo konkretnych postaci, żeby w ogóle zbliżyć się do tych 2 miliardów, a gdzie w ogóle je zrobić. Niestety prawdopodobnie im dalej tym gorzej, bo przy 2 czy 3 drużynach prawdopodobnie te obrażenia wymagane zostaną troszkę zwiększone, przynajmniej ja bym tak przewidywał. No i jeżeli nie macie tej podstawowej drużyny, stopki, no to ciężko w ogóle będzie wyklepać inne drużyny, żeby zrobić te obrażenia, więc według mnie im dalej, tym gorzej w tym przypadku. No i podejrzewam, że ten bagienny skorumpowany zostanie później dodany na spaczone królestwo, co według mnie jest akurat słabe w tym przypadku, bo po raz kolejny będzie trzeba bardzo, bardzo konkretnych postaci. Także ja wam oczywiście bardzo dziękuję, jeżeli mimo wszystko zdecydowaliście się na obejrzenie tego filmiku. Ja wiem, że on zbyt wiele nie daje, ale być może ktoś skorzysta z tych 2 drużyn, które podałem. No, przynajmniej taką mam nadzieję. Jeżeli macie swoje drużyny, w miarę możliwości prosiłbym o drużyny free to play, chociaż wiem, że to jest tak naprawdę dosyć głupia prośba, bo tutaj drużyną free to play nie wyobrażam sobie, żeby zrobić te 2 miliardy, naprawdę. Nie mam pojęcia, jak drużyną free to play zrobić te 2 miliardy. Oczywiście przebudzonego Badena trzeba podać, bo on musi tutaj zostać użyty. Niestety nie da się tutaj chyba dostać Nevanti za darmo. Mogę sobie na nią tutaj wejść, kliknąć, ale no nie dostaję jej, chyba że jest gdzieś ukryta na mapie, ale ja jej nie znalazłem. Także to by było już naprawdę na tyle. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję. Raz jeszcze życzę wam miłego weekendu. Tak jak mówię, jeżeli macie jakieś drużyny, chcecie podzielić się z innymi, to śmiało wrzucajcie je do komentarzy. Oczywiście komentarz z taką najlepszą drużyną postaram się przypiąć, żeby jak najwięcej osób taką drużynę zobaczyło. No i co? Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.